rozmawiając z biznesem międzynarodowym. Nikt w Europie nie będzie inwestował, bo jest przeregulowana. Europejczycy będą tracić miejsca pracy. Albo wy to zatrzymacie sami dzisiaj, albo jutro zostaniecie zmieceni przez rozgniewane narody Europy. Bo gdyby nie małżeństwo Berlina z Moskwą, nie byłoby pewnie sytuacji na Ukrainie. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat stanu Unii Energetycznej. Jak zapewne wiecie, sytuacja energetyczna Polski nie jest najlepsza. Lata zaniedbań przez polityków wszystkich frakcji rządzących doprowadziły do tego, że w naszym kraju ceny energii są jednymi z najwyższych w Europie. Jednak niestety sytuacja w całej Unii też nie jest w najlepszym stanie. Dlatego właśnie przeprowadzono debatę na temat Unii Energetycznej, która w teorii miała zapewnić państwom członkowskim stabilizację dostaw energii. Jednak rozmaite decyzje i ich zmienność doprowadziły do tego, że perspektywa na przyszłość niekoniecznie jest dobra. Właśnie w tej sprawie wypowiedziało się wielu polskich europarlamentarzystów. Wśród nich był Daniel Obajtek, który wypowiedział się w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Były prezes Orlenu od początku swojej wypowiedzi zaczął atakować urzędników z poprzednich kadencji za błędne decyzje podczas formułowania dyrektyw związanych z energią i klimatem. 21 kartek papieru kosztowało gdzieś około 1,5 euro. Nie warte było to 1,5 euro. Propagandowo żaden PR-owiec by się tego tak naprawdę nie powstydził. Piękne słowa, wprowadzenie dyrektyw związanych z energią i z klimatem. Następnie Obajtek zaczął wymieniać wszystkie grzechy Komisji Europejskiej, które spowodowały, że Europa staje się coraz mniej konkurencyjna. A co zatem tak naprawdę idzie? Reforma ETS-1, ETS-2, który bardzo mocno obciąża te wszystkie gospodarki, bo to jest tak naprawdę podatek dodatkowo w kwestii paliw. Dyrektywa budowlana, remonty budynków, instalacji, ogrzewanie. Po prostu część ludzi w Europie będzie musiała zrezygnować ze swoich mieszkań, ponieważ nie będzie stać ich utrzymać. Zakaz używania silników spalinowych. Popatrzcie, w trakcie powodzi, czy silniki elektryczne, czy różne samochody elektryczne dałyby radę? Przecież Europa nie jest w stanie wyprodukować 30% ładowarek, 70% ładowarek musimy ściągnąć z Chin. Nierealna gospodarka wodorowa, nawet Trybunał Obrachunkowy powiedział, że nie ma możliwości zaimplementowania ani technologicznie, ani finansowo. Daniel Obajtek stwierdził też dość dosadnie, że tak naprawdę według niego lepiej by już było, gdyby podatnicy płacili europejskim urzędnikom za niepodejmowanie decyzji w sprawach energetyki. Prawda ta, choć brutalna, zdecydowanie zwraca uwagę na to, w jakim miejscu jesteśmy obecnie. Co więc byłoby lepsze? Lepsze byłoby, byście państwo przez 5 lat nie podejmowali decyzji. Nawet lepiej byłoby wam za te decyzje płacić. Europoseł PiS stwierdził, że lepiej by było, gdyby to strona biznesowa miała większy wpływ na te kwestie, by sama mogła wprowadzać nowe technologie, co wiązałoby się z nowymi miejscami pracy. Mocno skrytykował też podejście do konkurencyjności Unii, która nijak ma się do osiągnięć Stanów Zjednoczonych czy Chin. Obajtek zacytował też dane, które o tym świadczą. Biznes sam by się regulował, sam by inwestował w nowoczesne technologie. Ten biznes byłby konkurencyjny. Byłyby nowe miejsca pracy, prowadziłby technologie, które doprowadzają do mniejszej emisji. Dowód? Proszę zobaczyć, jak rozwijało się PKB Unii Europejskiej. 0,5%. Jak rozwijało się Stanów Zjednoczonych w 2023 roku? 2,5%. Chin? 5%. O jakiej państwo mówicie konkurencyjności Unii Europejskiej tak naprawdę? Pokazał też, jak bardzo niestabilne jest stanowisko Unii na temat energetyki. Gdzie widzicie pewne plany? Kwestia atomu. Raz uważacie, że atom nie, raz uważacie, że atom tak, raz uważacie, że gaz jest emisyjny, ale będzie uznany za nieemisyjny. Cały czas zmieniacie tak naprawdę swoje zdanie. Daniel Obajtek, by uzmysłowić urzędnikom, jak ważne jest szybkie wprowadzenie zmian w sektorze energii, by uczynić go konkurencyjnym, przyniósł im symboliczny budzik.
uważam, że koniec snów, powinna się Europa obudzić, bo nie będzie konkurencyjna. Obudźcie się, Europo. Jeżeli nie chcecie się obudzić, to tu zostawiam ten budzik, żeby budzik obudził właśnie was. Powołał się też na swoje biznesowe doświadczenie z pracy w Orlenie. Ujawnił, co w rozmowach z nim mówili mu biznesmeni spoza Europy na temat inwestycji na jej terytorium, co zdecydowanie może zmartwić. Mówimy o różnych programach europejskich. Mówimy, jak ważna jest polityka dla gospodarki, ale tak nie jest. I nie mówię tego jako polityk, ale mówię to jako prezes największej spółki w Europie Środkowo-Wschodniej, rozmawiając z biznesem międzynarodowym. Nikt w Europie nie będzie inwestował, bo jest przeregulowana. Europejczycy będą tracić miejsca pracy. Dziękuję bardzo. Podczas tej sesji głos zabrała także europosłanka Konfederacji Anna Bryłka, która próbowała otrzeźwić europejskich urzędników na temat stanu energetyki. Według niej polityka energetyczna Unii odniosła klęskę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, polityka energetyczna Unii poniosła klęskę. Ceny energii w Europie są 2 razy większe niż w Stanach Zjednoczonych. Na Starym Kontynencie są one przecież obciążone kosztami realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego i Europejskiego Zielonego Ładu. A obecna sytuacja ma się znacznie pogorszyć. Według Anny Bryłki do 2050 roku ceny energii w Europie mają urosnąć niebotycznie, szczególnie w porównaniu do USA czy Chin. Bryłka zaproponowała też pewien kierunek, w którym Unia powinna podążyć. Według prognoz w 2050 roku koszty wytwarzania energii będą w Unii Europejskiej o 50% wyższe niż w Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jeśli Unia Europejska chce zwiększyć konkurencyjność swoich gospodarek, to musi już dzisiaj skończyć z utopijną polityką klimatyczną, zdjąć absurdalne koszty z wytwarzania energii i dać wolność państwom członkowskim do samodzielnego kształtowania miksu energetycznego dostosowanego do sytuacji konkretnego kraju. Europosłanka Konfederacji z frakcji Krzysztofa Bosaka przedstawiła też czarny scenariusz dla Unii Europejskiej. W sytuacji, gdyby nic nie zrobiła, by zmienić swoją politykę energetyczną. Bieda i zacofanie to efekty kosztownej polityki klimatycznej, które dotykają każdego gospodarstwa domowego w Europie, również w Polsce. Albo wy to zatrzymacie sami dzisiaj, albo jutro zostaniecie zmieceni przez rozgniewane narody Europy. Dziękuję. Poza Obajtkiem i Bryłką wyróżniające się wystąpienie wygłosił także Jacek Ozdoba. Europoseł zwrócił uwagę na inny aspekt złej polityki energetycznej. Co ciekawe, członek partii Zbigniewa Ziobry sporą częścią winy obarczył Niemcy. Niemcy są odpowiedzialne za kryzys energetyczny z jednego prostego względu – Nord Stream. Nord Stream to jest sumienie, które powinno być poruszone w Berlinie, bo gdyby nie małżeństwo Berlina z Moskwą, nie byłoby pewnie sytuacji na Ukrainie. Jacek Ozdoba omówił stabilne źródła energii i nawet zaakceptował, że od węgla można odstępować. Jednak ostro skrytykował politykę względem atomu. Po raz kolejny oskarżył też Niemcy o układ z Rosją, co miało przyczynić się do promowania gazu w Europie. Węgiel, gaz i atom to jedyne stabilne źródła energii, które w tej chwili mogą funkcjonować. Walka z węglem jest zrozumiała z uwagi na pewne kwestie klimatyczne. Ale jeżeli odchodzimy od węgla, to dlaczego nie stawiamy na atom? Bo stawialiśmy na gaz, dlatego że była strategia Energiewende. Bo Berlin wymyślił sobie biznes razem z Federacją Rosyjską i za to wszystko zapłaciły europejskie rodziny. Ozdoba ostro skrytykował politykę handlu emisjami napędzaną przez spekulantów. Stwierdził też, że to prowadzi prosto do kryzysu energetycznego. Do tego wszystkiego był potrzebny sztuczny podatek. Europejski system handlu emisjami, sztuczny podatek, który powoduje, że przemysł oraz europejskie rodziny płacą coraz więcej. Przemysł jest wypychany z Europy, dlatego że tak sobie wymyślili spekulanci. I zamiast to wszystko zrozumieć, dalej Europa podąża w kierunku, który oznacza kryzys energetyczny. Europoseł z suwerennej Polski dość obrazowo przedstawił też działania Unii Europejskiej z użyciem kreskówek. Przestrzegł też przed oddawaniem zbyt dużej władzy nad sektorem energii Rosji i Władimirowi Putinowi. Można to przenieść w sposób wirtualny, wręcz na rzecz bajek. Chcieli Flintstonów? No chyba tak.
bo Jetsonowie nie są dzisiaj realni do wprowadzenia. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Kryzys energetyczny jest wtedy, kiedy nie ma stabilnego źródła energii. A jeżeli nie mamy węgla, nie mamy gazu i nie mamy atomu, to co wybierzemy? Nie zawsze świeci, nie zawsze też w odpowiedni sposób wieje. Dlatego Unia Europejska, jeżeli nie zreformuje swojego podejścia, nie odrzuci sztucznych mechanizmów, doprowadzi do kolejnego kryzysu i kolejny raz da narzędzie, jakim już kiedyś korzystał Władimir Putin. Dziękuję. Nie ma co ukrywać. Unia Europejska ma jeszcze sporo do zrobienia w dziedzinie energetyki. Szczególnie jeśli chodzi o zapewnienie stabilności na tym rynku. A jak wy oceniacie te wypowiedzi europosłów? Zgadzacie się z nimi, czy są raczej przesadzone? Napiszcie nam o tym w komentarzach. Do zobaczenia.